Siemaneczko, widzowie z tej strony, czyli Zombiaczek, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam się dla was odcinek Stepania do graczy, więc prosimy was, żebyście tutaj zostawili na sam start odcinka łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Jeśli będzie tutaj dużo, ale to naprawdę dużo łapek w górę, to podam wam w końcu tego teksturpaka. Link znajdziecie w opisie. No i moi drodzy, chciałem was poinformować, że 5 marca, tak, 5 marca będzie startował, moi drodzy, mój serwer, czyli speedhace.pl. Z tej okazji chciałbym was poprosić, abyście napisali w komentarzu jakąś propozycję, co po prostu chcielibyście zobaczyć na speedhace. Jakieś ciekawe propozycje nagrodzę, więc przy okazji napiszcie po prostu swój nick. Pamiętajcie, że z kodem Zombiaczek, który kod wam się wyświetla na ekranie, macie 10% zniżki na produkty Genesis. Link do Genesis znajdziecie w opisie, także miłego oglądania, na razie i yo, pozdro! Dobra, moi drodzy, tepamy do kolejnego zioma. Zobaczymy, gdzie mnie typeczek tepnie. Mam nadzieję, że to nie będą nogi. Jest to, moi drodzy, jakiś kubojc. Są to jakieś klatki. Czy ja tepnę do jakiegoś youtubera? Ty, jaki on ma nick? FCGorro. No nie wiem, czy znacie, widzowie, kogoś takiego, kto nagrywa na YouTube'a? Możecie mi napisać w komentarzu. Choć nie wydaje mi się, żeby to był jakiś youtuber z Dragona, bo szczerze mówiąc nie kojarzę. Chyba, że jest to jakiś mniejszy youtuber, bądź też streamer. Albo może na Twitchu streamuje. To wszystko możliwe. Dobra, moi drodzy, zostały mi 3 sekundy regenki, więc spróbujmy tego zioma tutaj jakoś docisnąć. Zjem sobie refila, a typeczek sobie zjadł koksa. Okej. Ziomeczek sobie zjadł koksa, sobie zjadłem refila. Spróbujemy go jak najbardziej zestrefować, moi drodzy. Zjemy sobie teraz koksa, mam nad nim... O! Pada mu bania, zobaczcie, tyle on więcej hitów ode mnie dostał. No chyba, że miał nienaprawionego seta, choć w to wątpię. No bo jeszcze miałem 30% seta. Więc jest to tak naprawdę duża ilość przewagi, jeśli... no 30%, tak? No dobra, dociśnij sobie tego zioma, on ma 570 rankingu, ja mam 517 w tym momencie. Takie staty dosyć średnie. Aczkolwiek no, był reset rankingu dzisiaj. Chyba o 18 albo 19, ja to nagrywam jest po 11, bo już TNT nie działa. No szkoda, że TNT nie działa, bo na pewno by się przydało. Dobra, bo ziomek zjadł kolejnego koksa, ja sobie też zjem koksa. Mam taką nadzieję, że typeczek nie będzie uciekał. Choć z tego co widzę, on ucieka. I dlaczego on wskoczył, widzowie, do... dlaczego on wskoczył do tego? No, jak to się nazywa? Do tego... No wiecie, co chodzi, do... no tutaj. No nie wiem, jak to nazwać, do tego korytka? No nie wiem, jak to nazwać, widzowie. Dobra, ziomek co robił? Chłop, widzowie, chciał stąd uciec. Ewidentnie widzieliście, jak gościu chciał po prostu uciec stąd, ale po prostu nie mógł. Ja tak gadałem. No jak to nazwać, widzowie? Klatka? No nie wiem, z takiej klatki widzę po prostu, no z takiej klateczki. On tu do mnie przyszedł, ty, mam nadzieję, on mnie nie zacznie klepać. Byniu, weź sobie tamte itemy i spadaj. Znaczy, no nie spadaj, daj mi po prostu spokój, daj mi sobie stąd pójść. Dobra, moi drodzy, to ty mamy w takim razie do kolejnej gildii, albo do kolejnej osoby, zobaczymy, kto mnie po prostu tepnie. Dobra, moi drodzy, zaakceptował mnie kolejny ziomeczek. Dobra, udało mi się tutaj, i on mnie tep... Aha. To był ziomek, który chciał mi po prostu dać killa. No ale dobra, pokażę go w odcinku, bo jak mi oddał killa, to spoko. Tylko szkoda, że zmarnowałem 2 staki bloków emeraldów. Ale to nic, lecimy do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnej osoby. Zobaczmy, gdzie mnie ta osoba tepnie. I tepnęła mnie w swój żuwik. No, kto by się spodziewał. Z tego, co sobie sprawdziłem, jest tutaj w tej gilii 2 ziomków online. Aczkolwiek mam nadzieję, że ten jego kolega z gilii tutaj nie przyjdzie. I będzie to klepa po prostu 1 na 1. Choć wiadomo, jakie te sytuacje po prostu są zazwyczaj, gdy ktoś tepa do żuwika, że tak naprawdę chwila, klepy 5 sekund i przychodzi kumpel. Nie wiem, czy ten gościu zjadł refila, czy koksa. Oto jest ciekawe pytanie, czy on jest na refilu, czy koksie. Dobra, zjadł sobie koksa, byniu. Ja też sobie zjem koksa, więc mam nad nim parę sekund przewagi regenki. Aczkolwiek mam nadzieję, że ten gościu nigdzie tutaj nie ma dobierki w postaci tych takich ramek na itemy, wiecie, o co chodzi. Aha, on ucieka za kuboid. Pada mu bania w ogóle, ciekawe, pada mu bania. Spróbujemy go docisnąć, czy uda się go killnąć. Dobra, wskoczył tu do jakiejś beczki. Ja wskoczyłem sobie za nim elegancko, perły wycykał. No i fajnie, docisnęliśmy go. Trochę przytryhardowałem. Ale opłaciło się to, no bo po prostu wpadł killek. Wiecie co, nie podoba mi się trochę to, że tutaj ten gościu może przyjść za chwilę po swojej temy. Zrobimy taką sztuczkę i spróbuję, widzowie, wpaść na ten żółwik. Nie wiem, czy mnie natepli na żółwik. Nie, nie tepnął mnie na żółwik, ale gościu z tego co widzę poszedł na dół. Także spoko, poszedł gościu na dół, a my tepamy zaraz do kolejnej po prostu osoby. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego zioma. Zobaczymy, gdzie tym razem będziemy. Czy to będą jakieś nogi, czy coś. No, ziomek mnie, moi drodzy, tepnął. Nie wiem, gdzie on mnie tepnął. Tepnął mi w jakąś stoniarkę. Co ten typek zrobił? Dlaczego oni mnie tepnęli w stoniarkę? Szczerze mówiąc, nie ogarniam. Z tego, co widzę i słyszeliście zresztą, to jeden z tych typów gdzieś wyrzucił perłę w sufit.
no dosyć zabawna sytuacja, nie wiem, gość mnie tepa tutaj w stoniarskę, jeden wyrzuca perłę w sufit, no dosyć śmiesznie. Ja sobie zmienię tutaj seta, bo może gościu jakimś cudem by polizał. Zastanawiam się, czy ten typeczek ma perły. Dobra, póki co nie jem koksa. On też jadł koksa, o nie! Jezus Maria, teraz ja jak debil się zachowałem. Teraz ja się zachowałem jak debil, ale pytanie, gdzie ja teraz będę? Jestem ciekaw, czy ten gościu do mnie przyjdzie. Dobra, jest ten typeczek obok mnie. I... ach, miałem nadzieję, że poliże. Miałem nadzieję, że ziomeczek policzy. Z tego co widzę, to jest trzech typa online tej gildii. Ja dupia, to jest trzech typa. Mam, dobra, mam zbrojkę na 50%, więc moi drodzy, sobie po prostu zmienimy ją na szybkości i spróbujemy któregoś docisnąć. Dobra, dociśnijmy może tego. On zaraz powinien iść koksa z tego co... a może ten powinien iść koksa? Ta, on powinien iść koksa, ale... nie, dobra, jednak ten co myślałem powinien iść koksa. Dobra, zaraz ten powinien iść koksa. Dobra, ciśniemy jego. Może set upadnie, może gościu zapomni o secie i poliże albo coś. No, tak by było piękna, piękna... piękna sytuacja by była. Dobra, tylko prędzej mi padnie set. No właśnie, już mi pada bania. Gdzie jest moja bańka? Dobra, została zmieniona. Szybko tutaj secik zmieniony, elegancko. No i typek też zmienił seta, ale nic, jadł koksa? I na refilu, ciśnie na refilach ten typek. Dociśnijmy, dociśnijmy go. Nie, on koksa zjadł. A ten, to ten teraz musi jeść koksa. Ale no nie poliże, no bo... kurde, dwóch na jednego jest ciężko. W sensie, jak jestem sam, to jest ciężko, żeby oni polizali. No dobra, padło mi wszystko. No cholera jasna, no ciężko jest tak, żeby typeczki po prostu polizały w sytuacji dwóch na jednego. No bo mi ten set, kurde, pada dwa razy szybciej, dwa razy HP mi szybciej schodzi. Przez to tak naprawdę nie mam jakichkolwiek szans, żeby zabić takich ziomeczków. No ale no mówi się trudno, sam typnęłem do właśnie takiej ilości osób, przez co tak naprawdę no nie mogę narzekać. Chociaż ja często narzekam, przepraszam za to moje narzekanie w tych odcinkach, ale ja tak już jestem po prostu, że... że ja tak sobie lubię po prostu ponarzekać na wszystko, choć w głębi duszy wcale taki nie jestem, no ale zawsze muszę po prostu ponarzekać, bo jak ponarzekam, to jest mi lepiej. Choć tego narzekania po prostu w sobie w środku nie czuję, no wiecie co mi chodzi, nie? Dobra widzowie, tepamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra moi drodzy, ogólnie sobie sprawdziłem i chcę tutaj tepnąć do gracza, gdzie jest... gdzie jest moi drodzy 10 osób online. Wydaje mi się, że raczej jest to niewykonalne, żeby cokolwiek udało się tam zrobić, ale stwierdziłem, że po prostu zaryzykuję i zobaczymy, czy to wyjdzie. Ziomeczek mnie od razu zaakceptował, co mi się za bardzo nie podoba. Jestem w żółwiku. Dobra, jestem w żółwiku tej gildii. Rzucę sobie tutaj od razu rzucaka. Swoją drogą odpalimy sobie kordy, żeby sobie w razie co zapisać te kordy gildii taxi. No, jestem prawie pewien, że tutaj zaraz jego cała gildia przyjdzie. No właśnie, już idą. Więc tak jak myślałem, po prostu widzę, no to się nie może udać. Ale stwierdziłem, że po prostu zaryzykuję. Dlaczego ja mogę dopiero rzucaka rzucić za 6 sekund? Aj, było blisko widzowie, żeby tutaj rzucić... ty, któryś tutaj jest bez koksa ziomek? Ja pierdzielę widzowie, ale jestem baranem. Jestem totalnym głupkiem widzowie, co ja zrobiłem? Aj. A jeszcze rzucaka nie mogę rzucić. Co ile sekund można rzucać te rzucaki? Nie wiem, zastanawiam się, co ile sekund można rzucać te rzucaki na tym dragonie. Bo raz, nie wiem, raz co 15 sekund było można je rzucać. Teraz można je rzucać, nie wiem, co 30 czy co ile, czekajcie. Co, czy 27 sekund można rzucać rzucaka? Nie wiem, co się pozmieniało od jakiegoś czasu. No ale nie podoba się to za bardzo, no bo te rzucaki, kurde, co 27 sekund, no to zobaczcie. Nawet nie jesteście w stanie na dwóch koksach uciec z żółwika na tylu rzucakach. Ale dobra, no patrzcie, ziomeczki to wszystkie od nich pery tutaj do mnie rzucają. Gdyby któryś z nich polizał, byłoby spoko. No niestety nie polizał ziomeczek, bo zjadł sobie koksa. No dobra, jeszcze 2-3 sekundy, żeby rzucić tutaj rzucaczka. No jest to deadzik, akurat jakby wiedziałem, że to będzie dead. Wiedziałem, że to będzie po prostu deadzik i się z tym jak najbardziej liczyłem. Aczkolwiek myślałem, że może tutaj nie wszyscy przyjdą do mnie. Aj, padło mi chyba spodnie, czy coś mi padło. No, gdybym miał jednego koksa, to bym spróbował tamtego zioma po prostu sklepać. No, ale niestety nie udało się. Chciałem tak po prostu spróbować zobaczyć, czy uda się tego typa sklepać. No, niestety nie udało się. Mówi się trudno, więc zaraz typamy do kolejnej gildii. Dobra, moi drodzy, typam do ostatniej osoby na tym odcinku i zobaczymy, gdzie ta osoba mnie tepnie. Mam tutaj przygotowane antynogi. Nie wiem, czy oni mnie tepnęli, chyba mi w nogi gdzieś tutaj tepnęli. Tak, oni mi patrzą, tepnęli mnie chyba w najgłupsze nogi, jakie widziałem. Ja cię kręcę. Co oni za nogi zrobili? No, szczerze powiem, gorsze chyba nóg się nie dało zrobić, jeśli mam być szczery. Dobra, zmienimy sobie szybko seta, żeby on tutaj od razu był na zielonym, bo to wiecie, dwóch typa jest, to ten set bardzo szybko czasami pada. Okej, to co jest ważne z tej przede mną, koksa.
Dobra, ja sobie zjem teraz dopiero koksa. Mam nad nim jakieś 2-3 sekundy przewagi w regence koksika. Także dosyć spoko. W razie co sobie tutaj wezmę rzucaki, żeby mieć na... A, nie zjadł koksa, ziomek był na refilu. Ale mi wyciulał, ty. Ja jestem teraz w szoku, że ziomek widzowie sobie tutaj zjadł tego. Że on zjadł refila, a nie koksa. No dobra, mam tutaj 40% seta. Spróbujemy go, moi drodzy, dojechać tego seta. O nie, to był błąd zakładać takiego seta. Jak mi tu... Aha. Ty, bo oni mi tu widzowie nogi zrobili. W sensie ten jeden mi zrobił nogi. Ty, odkoblowali się, temu typowi powinien koks paść. Tak, jemu padł koks, no ale co z tego jak, kurde... Co z tego jak... Temu ziomkowi zaraz padnie koks. Ty, on może poliże? Nie, on na refilach ciśnie. Dobra, on ciśnie na refilach, muszę go dojechać. Ty, palizu robi. Jak on nie polizał? Ty, no to jest niemożliwe, dwóch refili pod rząd nie polizał. No ja pierdylam. No dobra, jak nie polizał, no to wiecie, że widzowie, to już jest dynda. No niestety to już jest, widzę, dynda, jeszcze mi się buty tu nie zmieniły. I klatę się nie zmieniła, dlaczego mi się set nie zmienia? Dobra, nie wiem, chyba zmieniłem, ale po prostu założyłem zużyte części. O Jezu! Widzowie, bo tu jest dynda jak cholera. Jeszcze żebym rzucił taką perłę desperacką. Dobra, dopiero jeszcze rzucaka za 3 sekundy mogę rzucić. Co 36 sekund można rzucaka rzucać, to jest masakra. Ja nie wiem dlaczego co tyle sekund można rzucać rzucaka. Szczerze mówiąc nie podoba mi się to trochę za bardzo, no bo właśnie w takich sytuacjach kryzysowych to jest giga duża lipa. I z tego co widzę, to ja mogę się dobrać. Ja mogę, moi drodzy, się dobrać. Czekajcie, czy ja się zdążę dobrać? Tak, ja się dobrałem. Ja pierdziele, zajebiście, widzę. Ja się dobrałem, ale no... Nic mi to za bardzo nie da, ponieważ nie mam, moi drodzy, tego. Nie mam, moi drodzy, seta na zmianę. Dobra, wysadziłem rzucaka, ale uciekłem. W sensie, mam wyjście tutaj stąd. Zapchnąłem tego typa. Ej, ja ten nie ma itemów. On perł też nie ma. Ale miał jeszcze koksa. Kurcze. Dobra, bo ja już nie mam setów. Zajebista akcja, widzowie. Spierdzielam stąd, widzowie. Nie, no super, że udało się go killnąć w taki sposób chociaż. No dobra, moi drodzy, to dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczkiem i nała!